każdy dzień przenosi mnie do miejsc, których nie ma nas. Czemu tak mi żal? Czego wciąż mi brak? Czarno-białe miewam sny, wiem, że miewasz je i ty. Czego tak ci żal? Czego tak ci brak? Maskarada trwa. Zaczynamy kolejny odcinek telewizji Hetmaniak. Moim gościem jest dzisiaj Diana Cicierska, utalentowana wokalistka z Tarnobrzega i absolwentka naszej szkoły. Witam Cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Diana, ostatnio mogliśmy oglądać Cię na ekranach telewizorów The Voice of Poland. Powiedz, jak wspominasz swój udział w tym programie? Zdradź, jak to wszystko wygląda od kulis. Myślę, że to była taka moja najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo ja naprawdę długo zbierałam się do tego, żeby w tym programie wystąpić. Nawet nie spodziewałam się, że dojdę tak daleko. I na pewno to jest taka szkoła życia, można powiedzieć, bo na pewno jest tam dużo stresu, wiadomo, ale to też to jakoś przygotowuje potem do tych sytuacji stresowych, życiowych, tak bez wątpienia program wiąże się z ogromnymi emocjami. Czy mogłaś liczyć na wsparcie ze strony bliskich? Oczywiście cała rodzinka mnie dopingowała. Oni nawet nie wiedzieli, że ja się zgłosiłam do tego programu. Tylko potem, jak się dostałam do przesłuchań w ciemno, ja im powiedziałam, że jadę do Warszawy. A oni, okej, jedziemy z tobą. Także super. A co kierowało twoją decyzją? Chciałaś spróbować swoich sił? Ja oglądałam The Voice of Poland od pierwszej edycji, tak naprawdę. I zawsze, ale to zawsze chciałam wziąć udział w tym talent show, ale tak mi się wydawało, że nie jestem jeszcze na to gotowa. I w końcu powiedziałam sobie, jeśli teraz nie, to kiedy? Tak, bo muszę wspomnieć, że doszłaś aż do półfinału. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Wcześniej brałaś też udział w innym programie, w Mam Talent. Tak. Czy to są jakieś porównywalne programy, czy... Masz taki, który wolisz? Nie mogę wybrać, który wolę, bo każdy był zupełnie inny. Na pewno mniej czasu spędziłam w Mam Talent, dłużej The Voice of Poland i też The Voice of Poland mieliśmy drużyny, więc my się tam bardzo zżyliśmy i poznaliśmy się dobrze, spędzaliśmy razem czas, więc myślę, że jeżeli chodzi o znajomości, o takie przyjaźnie, to właśnie zawiązałam w The Voice of Poland. To była dla Ciebie wielka przygoda. Czego nauczył Cię ten program? I jeden, i drugi. Czego nauczył mnie ten program? Na pewno pokory, to po pierwsze. Po drugie, dystansu przede wszystkim, bo jednak to jest ogromny stres, jak jesteś świadoma tego, że ogląda Cię gdzieś tam milionów osób, telewidzów. I to jest też ogromna presja po prostu, że też może coś się zdarzyć nie tak, jak ja chcę i potem będę na przykład hitem internetu, memem albo coś w tym stylu, więc no też te hejty, bo to też czasami się zdarzały oczywiście, nie tylko te pozytywne komentarze, ale też ten negatywny, więc ten hejt też jakoś mnie może uodpornił na jakąś tam krytykę niekoniecznie konstruktywną. To była dla Ciebie wielka przygoda. Dałaś się poznać jako osoba energiczna, która wychodzi na scenę i wie, że to jest jej miejsce. Czy od zawsze wiedziałaś, że chcesz podążać muzyczną ścieżką? Myślę, że od zawsze, bo ta cała przygoda zaczęła się w przedszkolu. Jak miałam 6 lat, panie stwierdziły, że mam jakieś tam zdolności muzyczne, rytmiczne, wysłały mnie na przegląd przedszkoli. Zaśpiewałam tam piosenkę, wtedy zauważyła mnie tam moja pani od śpiewu, pani Pintal, którą serdecznie pozdrawiam. I tak naprawdę dzięki niej to wszystko się zaczęło. Zaczęłyśmy jeździć na konkursy, festiwale, bardzo dużo czasu poświęcałam na ćwiczenia. I naprawdę powiem szczerze, że to była taka ciężka droga do tego momentu, w którym jestem teraz, bo naprawdę włożyłam w to dużo, dużo wysiłku. Ostatnio nagrałaś swój debiutancki singiel Żyj z tym sam, który cieszy się ogromną popularnością wśród słuchaczy radia i
na YouTubie ma ponad 250 tysięcy wyświetleń. Właśnie, jak mówiłam wcześniej, nie śledzę tego, ale jeżeli tyle ma, to naprawdę cieszę się ogromnie. Spodziewałaś się takiego odbioru? Szczerze powiedziawszy nie, ale jak na przykład usłyszałam pierwszy raz swoją piosenkę w radio, to naprawdę się wzruszyłam, popłakałam się, bo byłam wtedy w samochodzie. No to było takie moje marzenie od maleńkości. Zawsze jak pani nas wsadzała w kółeczku i musieliśmy mówić, kim chcemy być, co chcemy zrobić, to ja zawsze mówiłam, że ja chciałabym nagrać teledysk, usłyszeć ciebie w radio. Ja zawsze podziwiałam tych ludzi, którzy są puszczani w radio, także dla mnie to jest spełnienie w ogóle marzeń i jestem naprawdę szczęśliwa, że tak się stało, że jestem grana w radio. A miałaś jakiś plan B, gdyby jednak ta muzyczna kariera nie wypaliła? Miałam, mam dalej, ale jednak chciałabym się sfokusować na tej muzyce. Teraz studiuję aktualnie pedagogikę, co też bardzo lubię. To nie jest tak, że tego nie lubię robić, ale jednak moją miłością jest muzyka i chciałabym, żeby się udało naprawdę, bo od dziecka kocham to robić i chcę, żeby to była moja praca, moja część życia po prostu. A teraz wiele polskich artystów decyduje się na śpiewanie w języku angielskim. Czy ty, wydając swój singiel, rozważałaś taką opcję? Nie rozważałam takiej opcji, bo mi się wydaje, że w Polsce lepiej są przyjmowane właśnie od polskich wokalistów piosenki zaśpiewane w języku po prostu naszym ojczystym, bo jest lepszy przekaz, tak mi się wydaje. Oczywiście język angielski jest moim takim konikiem, bardzo, bardzo go lubię, bardzo lubię śpiewać po angielsku. Też śpiewanie po angielsku jest łatwiejsze, bo ma dużo samogłosek. I naprawdę jestem zakochana w nim, lubię muzykę amerykańską, angielską, 80-tych lat. Ale jeżeli chodzi o mój singiel, myślałam, że jeżeli chodzi o debiut, to myślę, że po polsku będzie to strzał w dziesiątkę. Tak, a czy ta piosenka jest bliska twojemu sercu? Tak, oczywiście, że jest bliska mojemu sercu, bo to jest singiel, który usłyszałam pierwszy raz w radio, w moim wykonaniu, naprawdę, i bardzo ją lubię. I też jest taka, można powiedzieć, że jest ona o miłości, o takich sprawach, które dotyczą każdego człowieka, tak mi się wydaje. Kto jest twoim muzycznym autorytetem? Kogo podziwiasz i za co? No oczywiście nie będzie to niespodzianką, jeżeli powiem, że jest to Piotr Cichocki. Bo ja poszłam do tego programu z myślą, żeby po prostu być w jego drużynie. I bardzo chciałam być w jego drużynie i uważam, że jest to jeden z najlepszych wokalistów w Polsce. Jego w ogóle barwa, jego siła głosu, a zarazem też wrażliwość mi to bardzo imponuje, a prywatnie też jest bardzo miłym człowiekiem i pomocnym, także ja się bardzo cieszę, że trafiłam do jego drużyny i że to on pierwszy się odwrócił. Czyli od początku wiedziałaś, że chcesz trafić do jego drużyny. Tak, to był mój numer jeden. Tak, jak usłyszałam, że będzie jako czwarty juror The Voice of Poland, to tak, chciałam do niego iść. A zdradzisz swoje marzenia, plany na przyszłość? Moje marzenia i plany... Na pewno chciałabym wydać płytę. To jest takie moje pierwsze marzenie, ale też chciałabym uzyskać taki spokój wewnętrzny i dystans do wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. To naprawdę tego bym sobie życzyła, ale jeżeli chodzi o moje muzyczne plany, to chciałabym wydać płytę, chciałabym drugi singiel, który zresztą już się tworzy i będzie wydany bardzo niedługo, ale najpierw oczywiście musimy się skupić na tym pierwszym. No i fantastycznie. Tak, no mam nadzieję, że wszystko się uda i życzę sobie właśnie tego spokoju i muzycznych planów właśnie. Ja również życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Realizujesz się, spełniasz swoje marzenia i mam nadzieję, że miło wspominasz naszą szkołę. Tak, oczywiście. To jeżeli chodzi właśnie o ten temat, to był najlepszy czas w moim życiu, naprawdę.
i z rozrzewnieniem po prostu powracam do tych lat, kiedy wtedy myślałam, że o, muszę się uczyć, tutaj matematyka, tu historia rozszerzona, ale tak naprawdę potem wyjechałam na studia i zaczęłam naprawdę za tym wszystkim tęsknić, bo nasza szkoła była wyjątkowa, ona bardzo mnie wspierała w moich wszystkich poczynaniach muzycznych, zawsze nie było problemu, jeżeli musiałam wyjechać na jakiś festiwal, konkurs, zawsze też chętnie występowałam tam na różnych uroczystościach i też nauczyciele o mnie pamiętali zawsze, jeżeli chodzi o muzyczne uroczystości, nawet jak już byłam absolwentką, jak już byłam studentką. Także tutaj apeluję do przyszłych studentów, maturzystów, że jeszcze zatęsknicie, nawet jeżeli teraz jest trudny czas. Zgodnie z hasłem naszej szkoły dążysz do gwiazd i życzę Ci, żebyś dalej się rozwijała. Dziękuję Ci bardzo, bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.